Oni są dalej w szoku, słuchajcie, oni są dalej w szoku, dalej kolejny The Forest, słuchajcie, kontynuacja poprzedniego odcineczka tutaj leci, Olivier jeszcze tam ratuje nam do rana, słuchajcie, transmitujemy to dla was, co prawda nie na żywo, z odpowiednim opóźnieniem, żeby tutaj odpowiednie fotomontaże, manipulacje jakieś dodać, to jest właśnie po to. Olivier dalej nie wie, co się wydarzyło, dla przypomnienia, to Uli pokój, to tutaj to zostało tutaj magicznie... Nie wiem, teleportowane. Pół pokoju zdemolowane, ale to nic. Ale to nic. Hubert leci na zwiady. Ale Hubert nie ruszaj, okej? Ej, co tu się odwaliło tak właściwie? Okej. No, tak pięknie. No. A i pamiętajcie, wiecie, łapeczkę w górę zostawcie i Foresta oczywiście też możecie zakupić dla siebie, pograć. Czy tam sami, czy z kolegami na g2.com. Oh yeah! Dobra, a w sobie ja pójdę na moją plantację. Pistolet na flary wyciągnął, kurwa. Ma ktoś może leki? No, mi się skończyło. Ja nie mam. Po wczoraj... Nie, no dobra, mam. Do projektor. Mam, jak co, to zapraszam do mnie. Drewno najlepsze projektor. Mieszanki. Drewno z brejstrolki. A, to. Jezus, bardzo. Naprawdę się zabiłem, skacząc ze skały. Serio, znowu się zabiłeś? Ja pierdzielę. O nie. Miałem minimalnie HP. O, jeszcze się już topię. Ej, no co to gość... mogłeś powiedzieć, że już za dużo dzisiaj nakryliśmy i że chcesz wyjść. Nie, nie chcę wyjść. Ja zaskoczyłem z... No, patrz, z tej skały tu na górze. To jest unlucky już. Czemu widziałem przy domku czerwone światło? Jakby coś miało tam pierdyknąć. No to bomba jakaś chyba. Oliwier strzelił flarą. A, no tak. Dobra. Się no starza się, lata no. Z bombą. O, Oliwier jest w domku. Byłeś w pokoju u siebie? I tyle. Tak, byłem. Jak tam? Co? No jest spoko, czysto, no co ci chodzi? O, okej, dobra, no i fajnie. Oliwier, naprawiłem ci wózek. Wszyscy czekali tydzień, żeby zobaczyć twoją reakcję. No spoko, już czysto. Lalalala, łapkę w górę zostawcie za to. To tak, słuchajcie, jak jest jakiś serial, słuchajcie, kończy się, załóżmy, pierwszy sezon jakimś tak, o kurde, no nie wierzę, muszę zobaczyć kolejny odcinek, a to koniec sezonu. Czekacie, słuchajcie, praktycznie rok na kolejny sezon, a tu nagle problem rozwiązany w 3 sekundy tak po prostu z dupy. Dla przykładu DC Titans. Pierwszy sezon się zakończył tak, ło, ja pierdzielę, zniszczenie, koniec, wszystko przepadnie, a później to w 3 minuty się rozwiązało wszystko. Tak, aha, dobra, dzięki. To właśnie to coś takiego się tutaj skojarzyło. Też jest rozwalone już od poprzedniego... Dziobeczki, macie drewno i nie mówicie? Oliwier, tam naprawiłem ci wózek przy wejściu. No wiem, że wiem, wziąłem już, dziękuję. Dobra. O, za dużo wózków w tym miejscu, to się źle skończy. Trochę ten, królików ci położyłem w pokoju. Dzięki. Ja widzę, że projektor odważnie zostawił ten. Drzwi otwarte. Co? Na ja? Co, kurde? Wiesz, kto? Gdzie drzwi masz leki? Tak, Jelonek jest na zewnątrz. Zobacz, halo, Jelonek, które leki by ci tutaj dać? Takie leczące by daj się przydały. Te gorsze daj. Te przeterminowane. W razie czego, jakby zioła werteza były kiepskie, to tam masz jeszcze u mnie w pokoju. Na ten obok alkoholu. Wait. Proszę. Bo mnie tu coś nie pasuje troszeczkę. Wszystko już mykane? Lecę w kosmos! A, to mi nie pasowało, bo nie miałem. Czekaj, masz polecić, wiesz? Ej, czekaj. Proszę bardzo, popatrz, mieszanki najlepszej firmy. Słuchaj, gdybym miał aloesu trochę więcej, to bym ci porobił tego. A potrzebujesz więcej lekarstw, czy nie? Jeszcze jedno by się przydało, bo wiesz, miałem 0 HP. Dobra, to słuchaj, to tajne. Nie mów nikomu, że mam takie rzeczy tutaj. To pierwsza dawka za darmo, ale później to już wiesz. Dobra, idziemy. Tak. Dokładnie tak. Mogłem tak tu wbiec i na deala takie... Vertes sprzedaje w The Forest, zobacz wideo. Handluje. Ale tak trochę tutaj, u mnie są koledzy taki, tacy trochę od... Chyba coś i McCallar im dał, bo leżą i się nie ruszają. Ja idę spać, zachęcam do tego samego. Ciężki dzień tutaj z nami, słuchajcie. Była akcja ratowania wózków, trzeba odpocząć po tym, bo szok. To dobrze, że jednak wziąłem... Trochę minie. Wetez, a nie do Mekanera. A co miał Mekaner? Coś dostali podobno ktoś od Mekanera i już leży. A ja się nie leżą, już nie chyba pół. Właśnie, Mekaner, ty masz gotowy już ten swój pokój?
No, nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Nie pamiętam. Tak, coś nice. Tutaj działa. No to, to niezłe te rzeczy. Nie mogę spać, bo jadę dopiero z drewnem. O, ty. One. To ja sobie w takim razie dorzucę drewna na opał. Ty, bo mi zimno. No. Pem. Co, bo tutaj nic nie ma, lols. Tak, dokładnie. A dzień dobry. Elo. A czy to twój pokój? A, widzę, że dobra. Się dzieje, po barku pełnym nie poznałeś. No właśnie po tym rozpoznałem. Oliver tam biegnie, dobra. Kurde, psujesz tam czas w grze. O, jest tutaj, dobra. Słuchajcie, możemy lecieć do łóżek. Bo Oliver jest już blisko. O nie, zadonowałem. Uwaga. Wait for it. I cyk, dwójeczka. Dobrze, właśnie tak, słuchajcie. Muszę odwiedzić moją plantację, jak tam się miewa tutaj. Najlepsze warunki, duża wilgoć. Oh yeah. Easy. To moje jedzenie tutaj dalej żyje, tak, dalej żyje, dobra. Siema. Co mi wyjadacie z plantacji? Nie utknąłem. Ja tylko tutaj biorę sobie na później. A, okej, okay, dobra. Wyjada. Hubert od razu wyjada, a ja sobie... No ja sobie tak na zapas zjadłem, ale nie mówcie nikomu. Luz. Dzięki. Okej, okay, pora lecieć z tematem. Ej, to my dokończymy za chwilkę daszek nasz tutaj. No i picobello! Tak to powinno się dziać tutaj. 28, czyli trochę ponad dwa wózki. Ale tutaj widzisz, przed domkiem jeszcze mamy, także może się uda. Wątpię, no, ale może się, ponieważ... No, jeden wózek został, dobra, jeszcze troszeczkę będzie potrzebne. Żartowałem, ja mam ten drugi wózek. Jeszcze jeden jest przy wyjściu. Właśnie ten wózek przywiozłem. Okej. Łehehehe, prank. It's a prank, bro. Normalnie jak z moją reakcją, nie? Tak. Vertes, jesteś do polowania w bazie. Bydle tu chodzi! No nie gadaj, gdzie, co, jak, gdzie ci bydle chodzi? Ten, wieloręki i jeszcze ten. Mówiłem, że jesteś. A tam jesteś, dobra. To sąsiedzi przyszli, wkurzyli się, bo zobaczyli kabirę, jaką mamy. Zobaczcie, jaki dach sobie odwaliśmy, to przyszli zobaczyć. Czekaj. Co jest, parapetuwa, już chyba kończycie, nie? No. Ja go do lasu ciągnę, na wycinkę. Tak? Ja go do lasu ciągnę! Co? Nie. Taki odważny? Ja się nie przyznaję, on będzie tania siła robocza. Chodź, okay. Kolego. Tamtego drugiego możecie zabić. W takim razie... O, dwóch tam było, dobra. O, kuźwa. Idę, ty. Aktywowali się. Wegles od razu. Prr, już. O, można zabić. Idę. Target. Za dyma. Target spot. Gdzie ja mam łuk? Tak on tu nie żyje nawet, lol. Czemu nie mam łuk? Biorę towar i lecę stąd. Po co? Elo. Czekaj. Też chcę towaru trochę. Jak no, za darmo, to... Za darmo. Ale masz na plecach przyjaciela. No to dobra, zaraz go do lasu zaciągnę. Żeby to jednego? Ale nie tego, weź. O, chodź kolego, idziemy. Ja ci pokażę, co masz walnąć. Elo, headshot? To wy się tam bijcie, a ja idę. Myślę, że coś fajnego zrobić w domku. Co jest? Co? Hubert wziął, już nieważne. Chodź. Ustałeś, patrzyłeś się w ścianę, no ciekawe zajęcie. Interesting. Wait. Ja tu butki dla ptaków robię, żeby te piórka były. No i po co? No i nie trafię. A nie dwie kłody. Goddammit. Dwie kłody. Yeah. Gdzie to uciekło? Halo. Masz. Szkoda, tu mi się wszystko teleportuje. Szkoda, że nie ma kłód. Cicho. A masz? Andrzej, moja się kłóciła. No, wykorzystał kłody do butki dla ptaków. Co? Wiesz. Host nie odpowiada, co się dzieje? Ja odpowiadam. Dzień dobry. Ale Andrzej weź mamy sarenkę. Andrzeju, chodź. Kubek już tam. To pij sarenkę, jakaś jedna jest uszkodzona. Ten co sarenkę zamknął u nas w bazie? Co? Andrzeju. To ta sarenka aż tam dobiegła z Kubana. Bo ja tu inną ubiłem.
Chyba, że tamta się gdzieś wykrwawiła czy coś. Ha, tu mnie nie strzelisz. I chodź tu. Ganiacie za rękę? Ej, to ja tam biegnę. Ja mam broń ostateczną, słuchajcie. Ej, Andrzej wyparował. To moja sarenka! Ojej! O, dobra, trafiłem. Oj, strzałę moją odzyskałem. Świetnie, słuchajcie, deal życia, stonks. Dobra, biorę też. Dobra, miecha sobie weź, bo już mam full. Ale skórę wziąłem jeszcze, żeby było więcej. Projective, masz te dwie kłody? Nie, jeszcze nie wyczarowałem. Co za czu... Bez pośpiechu, spokojnie. No i proszę bardzo, jedzonko odłożone. Kiedy olo i skóry jelenia już mam tutaj. Projective, nie to, że mam 250 piór. Zaraz budowałeś rzeczy na piór. Ja nie mam wcale, Hubert. Hubert, w taki sposób to ja nigdy nie zdobędę te kłody. Tylko dwie kłody, ej. No tak, no już dawno by były. Tylko, że ktoś kamieniki dla ptaków. Oliwier, pomóż. Hubert mnie zabił. Priorytety, słuchajcie, nie? Trudno. Tak czasem bywa, wiesz. Gdzie są kości się do zamykają? Raczej tu nie to znajdę jakiś. Ma kości w pokoju. Po co ci kości? Pewnie ja. Ale tam teraz jest ten projektor, ten nie otwierać. Nie, nie mam nic już tam. No nie. Dobra, idę po jakąś kłodę czy coś. A na ten. Aż normalnie. O, o, o! I pach w locie i zniszczone. A ty co? Na ogrodzenie trzeba te kości. Co tam u was, że beka? Halo, też chcę wiedzieć. Nie, to tylko ja będę wiedział, czemu mam bekę. To czekaj, weź poślij te kłody. To ja po prostu. No weź, zetnij te jedno drzewo, poślij te kłody, to ja je wezmę z tej tyrolki. Nie mogę tego postawić, ale szybciej. Jeszcze jakbyś tu miał. Nie wskakuj na mnie. Uzupełnione. Znalazłem jedną kłodę leżącą. To bierz ją, kurka wodna. Brawo, jest i druga. No, mamy dwie kłody znalezione. Ja cię mówiłem, dostarczę ci je. Okej. Okay. No, jutro. Okej. No tak. Doran, przyjdziesz do mnie tu, gdzie stoję? Za tydzień. Już, tylko czekam na dwie kłody od Projective'a i... Dobra. Tyle mi brakuje, żeby... Mhm, okej. Okay. On ma te kłody? Czy nagle się dodatkowa kłoda pojawiła? Na tyrolce. Na tyrolce je spuszcza. Leci. Okej. Okay. A sobie patyki pozbieram. Tu weź jeszcze jedną kłodę ogani. Spokojnie, daj. Tu jeszcze jedna leży. A full już mam. Tak generalnie to chciałbym powiedzieć, że w no sumie tu z domu mnie trochę mieć też leży, tak trochę, tak trochę dużo, także jak ktoś chce z wózkiem do mnie wlecieć, to też spoko. No to niech ktoś poleci z wózkiem. Ja bym chciał powiedzieć, że można zaprojektować ten. Co? Tyrolce na wieżę. Halo, okay. Przy tyrolce trzy sarenki nawet. Cztery chyba. Co ci tyrolka na wieżę? A nie wiem, tak for fun. For fun. Aha, no. Jej, mamy dach! Budować bezużyteczne rzeczy za kogoś pieniędzy. Kurde, daleko nie mamy widzę. Dach. Mamy dach! Zaraz przyjdę, o, mam kanibala. No. Za jakie pieniądze? Kogo pieniądze? Płaciłeś za to? No właśnie. Oczywiście, ciężką pracą. Tak, oczywiście, tak. Gdzie masz te kłody? Weź tam, dobra. Tutaj. Ja biorę. Hubert, a może byś taki ten nie stał, tylko poszedł. My też tutaj mamy jeden wózek. To jest chodź. Też uzupełnię. Hubert jak zwykle musi pójść na dach sobie. No tak. To jakbyś go nie znał, no. No. Wcale to nie jest tak. Bęk. Alrighty. Ja sobie aż muszę zjeść, nie? Bo no normalnie aż... Mięso mi się zachce. Ale jesteś już wózek na dachu? A zostaw tam. Nie, sobie. Nie dawaj wózków na dach, no. Nie, to głupie. To głupie, no, nie ma sensu. Obraz. Będzie brzydko to wyglądać. O, tak myślałem, że słyszę mutanta. Ty zostawiłeś tego no. Wycinacza. Bo mnie kosmici porwali. A, okej. Okay. No masz. Co za źli kosmici. Astercy? No, tak trochę. A to astercy. Dobra, trochę pozbierałem tutaj na ten wózek, co tutaj było. Okay. Ale chodź. Czy tam masz kłody jakieś? Nie, drewno, wózek. Czy nie? Dal, przychodzę bliżej.
Dobra. No i cię tutaj zawołałem. Słuchaj, żebyś wszedł do samolotu i sobie leki pozbierał. Ej, ja też chcę, halo. Ja myślałem, że ten. No kłody też były, ale no. Chyba wszystkie do jednego wózka weszły. Chyba tu nic nie widzę. O, coś tam, chociaż coś tutaj leży. A nie, proszę mnie nie strzelać. Jedna sztuka, bo tu ostatnio była wycinka. Nie wiem, czy teraz tutaj było wycinane. Czy w innym miejscu. Bo jeśli kiedyś tutaj było wycinane, nie teraz, to kłody zostały po wyczytaniu. Nie, gdzieś tutaj było wycinane, potem umykaner wycinał. Okej, okay, dobra. To może zapomnij, może wezmę ten, zetnij trochę drzew, jak możesz. Aż... Żeby zapełnić ten drugi wózek, to się... Dobra, to Oliver, to zrobisz, a ja lecę z tym wózkiem. Tam zetnij coś tam do tego wózka, co tam jest. Nie masz paliwa, nie mam. No to siekierą możesz. Kurde. To się będę siekierą, bo jak mam paliwo. No, ale nie mam patrzcie paliwa. Patrzcie na niego, nie mam paliwa, ale, ale jak co do myślałem, tego, że nie mam, trzeba bo, ręcznie myślałem, że nie mam, bo odbywałem, pojawi, bo się nie? Okazało, że... Tak. Nie, bo myślałem, że ten, no, po że... prostu. No, że no, nie mam, po prostu. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ale dach, kurde, już widzę. Latający. Ale tyle wystarczy chyba już. Ty wiesz, byś nie przesadzał. No, bo pamiętajcie, że drzewa nam nie odrosną. Depolana czy nie? Ja tak tylko powiem, że Oliver i Nondoran u mnie tańczą na schodach. Project i Vertes biegają w miejscu. Hubert praktykuje tajne techniki lewitacji. A tylko dnia i nocy jest tak przyspieszony, że chyba 20 lat do przodu mnie już wywiało. Tak, mykamy się zapisuje i 500 na dzień. Ej, wyjdź z tej medytacji, co? Przeginasz, przeginasz. Ty. Ja nie mam nad tym kontroli. Ale teraz to już jestem pewny, że lepiej, że nie brałem od rzeczy od mekanera. No widzisz, mówiłem, nie? Taka faza, że już po prostu... A wy na tym nie widzieliście. Taka faza. Nie wiesz, co tracisz, kurde. O, no, szczerze nie wątpię. Dobra, no to słuchajcie widzowie, no napiszcie, no... Co on traci, co on traci? Musicie napisać to w komentarzach i poczyta sobie, no. Także będzie się działo. No, także ten, słuchajcie, ja to teraz kończę. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, no i do następnego. Na razie, cześć, hej, hej! Hejo! Cześć, cześć! Cześć! Cześć.